To osiedle powstało z założeniem, że zieleń będzie towarzyszyć, że słońce będzie towarzyszyć mieszkańcom w maksymalnym stopniu i że wartość kulturowa tego i historyczna tego miejsca, zdefiniowana tak zwaną skarpą wiślaną, od czego wzięła się nazwa osiedla na skarpie, to są priorytety, które w pracy konkursowej musimy wyakcentować. Ciekawostką może dla Państwa jest ten przebiegający ciąg pieszy, który teraz się zamienił już w ulicę Kołową, ale jego założenie, że będzie tylko ciągiem pieszym, nie był decyzją arbitralną projektanta, tylko był decyzją ludzi, którzy projektowali kanalizację do szpitala Zeromskiego. No i ponieważ było pole otwarte, to najprostszy, tak jak linia prosta się pociągnęła, bo było może najkrócej, a to była determinanta, która zdecydowała również o założeniach kompozycyjnych samego układu. No i oczywiście pomiędzy tymi skrzydłami zabudowy stoją takie mniejsze budynki. No i ich wysokość, tu może podejdziemy kawałeczek, ich wysokość i konieczność oderwania od tych głównych założeń zabudowy spowodowała, że mogliśmy się dostosować bardziej do przebiegu linii skarpy, że ta skarpa naprawdę wygląda malowniczo. To jest jedyny taki fragment, który wyraźnie na mapie Krakowa wyróżnia się jako jedna spójna kompozycja. No i co najważniejsze, że właściwie wszystkie opracowania, które na temat postmodernizmu w Polsce się ukazały, tym osiedlem się legitymują. Inna rzecz to jest kwestia jakości budowlanej tego okresu. Jak powiem Państwu humorystyczne, że wymóg kolorów w tej architekturze był realizowany poprzez barwienie jedynej białej farmy emulsyjnej, która była dostępna do celów elewacyjnych, ale barwiono ją farbą malarską, plakatową. To kompletnie nie miała żadnej trwałości pigmentu. No ale wszyscy rozkładali ręce, mówili, no, no nie ma. To wystarczy tylko zrobić taki blik i zobaczyć, że atmosfera starych miasteczek się przypomina, nie? Wąskie uliczki. Interesujące jest właśnie to, że te formy zaczynają odbiegać od takiej zabudowy typowej blokowej, ale od tej strony te otwarcia dla mieszkańców przez tą dziurę, przez tą formę okrągłą były możliwe, żeby ich całkiem nie odciąć od tego krajobrazu. I stąd te pomysły, żeby przeażurowić tą pierzeję od strony skarpy i takie możliwości, jakie dawały no chociażby ten wymóg bilansu powierzchni, to jednak powstały, bo z wielu mieszkań pod skosem bardziej widać, prawda? No i to jest usprawiedliwienie, dlaczego zabieg jakiś architektoniczny został świadomie wykorzystany, żeby uatrakcyjnić wnętrze bloku, żeby ono nie stało się zabudowaną ścianą w koło i patrzymy tylko w okno sąsiada. To osiedle, bo ono samo w sobie jest bardzo ładne. Ono mi się podoba, bo jest oryginalne, jest różnorodność rozwiązań, jeżeli chodzi o mieszkania. Natomiast ja go odczytuję jako taki bunt przeciwko poprzedniemu systemowi, ponieważ bryła jak gdyby tego osiedla dominuje, ona jest większa niż budynki Placu Centralnego. Czy taki był też zamysł projektanta? Ja tutaj wrócę do tego, co mówiłem, że tu był wyliczony program użytkowy. Trzeba było się z tej ilości powierzchni mieszkań wyliczyć. Czyli była powierzchnia, ilość mieszkań. I trzeba to było upchać. Tak. Moje siwe włosy to właśnie rezultat walki o to, żeby nie zamurować tego osiedla. Jesteśmy w Jubilatce, czyli w takim dość kultowym miejscu nowochódzkim, które zaanektowałem na moją interwencję artystyczną tego lata. Jest to rodzaj interwencji multidyscyplinarnej pomiędzy sztukami plastycznymi, realizacjami typu performance elektroniczny z muzyką, projekcjami i projektem angażującym mieszkańców Nowej Huty, który de facto jest tym projektem najważniejszym, czyli pamięcią miasta. To jest mój Filip.
Ja mam na imię Ola i urodziłam się w Nowej Hucie w Szpitalu Jarockiego. I Filip też urodził się w Szpitalu Jarockiego. Obok Szpitalu Jarockiego są łąki nowohuckie, które ja pamiętam jeszcze ze szkoły, jak chodziłam jako dzieciak tam na spacery. I były po prostu takim dzikim obszarem zielonym. No i pamiętam tamtą przestrzeń i pamiętam, jak się zmieniała, jak pojawiły się te drewniane pomosty, które były super. Na nielegalu piliśmy tam winko i piwko. Nie popalałam papierosów, ale niektórzy to robili. A tak to, co mogę o sobie powiedzieć? No mieszkam tutaj, kurczę, 50 lat z haczykiem, bo tyle lat mam i lubię w ogóle mieszkać w Nowej Hucie, bo przede wszystkim, że jest bardzo dużo zieleni. Nie zamieniłbym tego na inną dzielnicę Krakowa, ani tam w Śródmieście przede wszystkim. Bardzo dużo ludzi się do Huty chce przeprowadzić. Jakieś 20 lat temu trafiłem całkiem przypadkiem do Nowej Huty, do byłego kina Świt, gdzie wtedy mieścił się sklep Wyspa Skarbów. Kupiłem tam zestaw skandynawskich szklanek do herbaty i z tymi szklankami wróciłem do mojego miejsca zamieszkania, a 2 lata temu przeprowadziłem się do Nowej Huty razem z tymi szklankami, więc wróciły do domu i dalej piję z nich herbatę.